Dziś jestem w treningowej bluzie, więc treningowo będziemy otwierać Pixel Boxa. Patrzcie, jak ładnie możemy schować Pixel Boxi, który nie słychać. No nie słychać, nie słychać, nie słychać, bo jest tak wypchaną w ogóle. Tutaj będzie widać, że jest taki troszeczkę za szeroki się zrobił. To może znaczy, że to jest tak dużo gadżetów, że jeju, jeju, jeju. A ja przy okazji kilka innych rzeczy wam pokażę, bo czymże byłby unboxing, gdybym ja nie pokazał pierdyliarda innych rzeczy. Dum dum dum, wchodzi mój nożyk. Słyszę, jak coś tu ciągle lata. Mi się to nie podoba, nie podoba mi się, że lata. Otwieramy, otwieramy. Ła! Nie ma A, nie ma... Kiedyś była kartka, czy, czy się zgubiłem. Dobra, uwaga, robimy odłożenie na bok, żeby nie hałasować. Tutaj mikrofonik, które przesuniemy. Co to jest? Coś takiego. Eee. Co to kurcze Tutaj wychodzi taki stary dziad. Co to jest? Jezus, wiecie, chcecie wiedzieć, jaki jestem stary dziad? Potrzebowałem naprawdę chwili, by zrozumieć, że to jest, uwaga, uwaga, a, że to są takie weekly planery, czyli takie plany dnia, ale u mnie w tym kształcie to one się tylko i wyłącznie kojarzą z planami lekcji. Że w ten sposób zapisywane były plany lekcji. Bo planery no to były takie małe notatniczki jakieś. Okej, okay, no to mamy planer plus naklejeczki. Plus naklejeczki, jak ktoś to chce, to piszcie, bo ja raczej te naklejki komuś oddam. Kurczę, to jest, ja mam notatników, gdzie zaczynałem planowanie dnia, tygodnia, miesiąca, mam pierdyliard. Skończonych takich notatników już od kilku lat chyba żadnego nie mam. Choć kiedyś miałem plan po prostu, pilnowałem siebie, miałem notatnik do notatnika niejako. No i mam notatnik i planer tutaj też. Więc raczej to komuś trzeba będzie przekazać, bo ja raczej z tego nie skorzystam. Oczywiście tu mamy opis, co jest w boksie. Pamiętacie o tym, że mamy. E, po pierwsze, pixel box love na hashtagu, i to jest e, możliwość wygrania jednego piksela za free, ale także w link w opisie macie, macie także chyba w komentarzu, że jeżeli skorzystacie z mojego hasła, bodajże. Pixel Brody Brody 5 cholera wie znajdziecie w opisie ja już go nie pamiętam macie 5% taniej nie tylko na boksa, ale na wszystko co znajdziecie na Pixel Shopie to jest dobra rzecz tak naprawdę, więc, więc szczerze powiedziawszy korzystajcie bo 5% to jednak tak więc 5% 5% wiecie 5% grosz do grosza będzie kokosza druga rzecz czyli mieliśmy Stranger Things raz mamy Stranger Things 2. Zegareczek. Ja bardzo lubię zegarki. Ja wiem, że go nie widać, bo tu nigdzie nie ma, ale mam swoją drogą w łóżku schowany zegarek, bo dawno, dawno temu kupiłem sobie zegarek z Hulkiem 3D Avengers i go miał, i miałem. Kto z Was, kto z Was pamięta, on był przez moment, nawet długi moment, na tle. Był za mną zegarek taki jak ten, tylko że z Avengers. Kto pamięta, ten jest oldschoolowym fanem. Ten jest najlepszym fanem na świecie. To trzeba chyba to odkręcić, żeby to się otworzyło, tak? Odkręcamy. Aha. Czy to jest jakiś zegarek na ścianę, czy to jest taki, co będzie stał? Zaraz sprawdzimy. Walczymy, walczymy. Jezu, tak to się długo kręci. Dobra. Nie, to jest chyba taki stojący flub. Tak, wy tego nie widzicie, ale stoi. On tak sobie stoi. Tu tutaj jest ups, Upside Down i w dodatku on ma do góry nogami cyferki i liczby. Okej. Okay. Ciekawe jaki ma budzik, bo jest tu budzik jakiś. Chciałbym spróbować ten budzik ustawić. Zobaczymy, a tutaj gdzie ten budzik jest? Dobra i włączamy alarm, a chyba baterii nie ma. No dobra, możliwe, że nagram na Instagramie, jaki jest tutaj budzik, bo mnie zawsze fascynuje, czy jest to jakiś taki wiesz. Czasami w tego typu zegarkach dodają taki budzik, typu z filmu, z potwór jakiś coś takiego, żeby to fajnie brzmiało. Dobra, naklejeczka. No to znowu Stranger Things Hellfire Club, tak, że komuś z chęcią to oddam, więc piszcie, może jakiś konkurs znajdziemy. Pineska Hellfire Club. Mamy krzulkę i mamy figurkę, i to jest wszystko. To jest wszystko, to mogę sobie położyć. Mój kot nie przyszedł, mój kot śpi. To jest kot, mój kot śpi. I mamy Witchera. Witcher Wildhund. To jest niemiecki, nie, niemiecki kuzyn Wiedźmina, to jest Witcher. Witcher i jego Wildhund. Albo Witcher von Wildhund. A mi się podoba jak czasem dobrze yy, słowo jakieś stworzę. Otwieramy, otwieramy spokojnie, nie martwcie się, żebym ja tutaj nie robił recelingu, ale najpierw koszuleczkę chcę sobie sprawdzić. Koszuleczkę sprawdzamy, czarna. Pachnie czarnością. Nie widzę, jak sądzicie. Teraz tego. O, teraz widzę. No dobra. No dobra. No jest zajebista. Pokażę Wam jeszcze trochę bliżej. No kurczę. Nawet ją sobie przymierzę szybciutko. Mimo tego, że mam tą bluzę, którą kupiłem sobie, to jest używana taka bluza treningowa, którą wiecie, żeby, żeby mieć wymówkę, że pójdę jednak na trening w kosza. O Jezus Maria, jak to połączyłem to z długim rękawem, to wygląda to dziwnie. Wygląda to jak Sylwester Stallone w rokim. On miał tak, że nosił właśnie na długi rękaw, krótki rękaw. Dzięki temu się lepiej wypacał, więc tak będę do końca materiału. Taki jestem modny ziomek. Kurczę, zajebista koszuleczka. Zajebista, zajebista. Tak jak przyznam się szczerze, do tej pory, w sensie w tym pudełku, Absolutnie nic dla mnie nie jest jakiś jak super ciekawe. No zegarek, fajnie, ja lubię zegarki, ale tak ta koszulka mi się podoba. Wiesiek, w sensie, przepraszam, Witcher, Witcher von Wildhund, Wildhund, kurna, Witcher von Wildhund. Nie jest dla mnie jakiś tam super ważny, bo... Ja nie jestem taki wieśkowy. Ja wiem, ja wiem, wszyscy powinni być wieśkowi, bo wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy kochają małysza, bla bla bla. Ja z reguły tak mam, że jak coś jest, wiecie, że wszyscy, e, szczególnie jak to jest takie obowiązkiem Polaka jest oglądać, to ja z reguły robię tak, e, to ja nie obejrzę. To jest dla mnie takie możliwe, że jestem tutaj, e, próbuję być nonkonformistą tak bardzo, że pewnie wpadam w konformizm, e, bo żeby nie było, no wieśka oglądałem i ja się bawiłem pewnie lepiej niż połowa z Was. E, żeby znowu dźwięku nie było strasznego, uwaga, wyciszamy. Ale wyskoczył chłopak. Dobra, nieczyki. To będzie wyciszane na pewno, bo ja to widzę po prostu. Aaa, poziomy takie. Dobra. Więc. Twój. Dobra. Te dwa nogi mieczy daję tobie jako von Wungungun żeby Polska była Polską. Dobrze. Ciekawe, kiedy to niedługo będzie zmienione. Ciekawe, po której stronie niektórzy z Was by stanęli. <laughs> Dobra, nieważne, nieważne. Y, trollowanie zostawiam trolom profesjonalnym. Ja jestem nieprofesjonalnym trolem. Nie umiem włożyć miecza, miecza. Chociaż to bardziej znak, że. że ta figurka wcale nie ma takiego dobrego uchwytu dla pieprzonego. Dobra. Jednego miecza ma. Tu mam te pochwy. Oho, ho, ho, ho. Czy też. i pasują, bardzo ładnie pasują. Ale próbujemy. Próbujemy drugą w drugą dłoń. dobra jest. Nie. Musisz być niżej, niżej. Get down! Get down, into the chopa! Jezus Maria. To jest jedna z rzeczy, która mnie zawsze. mówi moim zdaniem, jest takim znakiem. nie najlepiej zrobionej figurki. Kiedy kurwa te, te rą się to za nic nie mogą porządnie złapać miecza. Dobra, mamy wieśka, prezentuje się tak. Co sądzicie? Czy to jest w wieśek czy nie? Ja nie wiem. Nie mam tutaj super doświadczenia. Nóżki są całkiem. O! Kurna. No dobra, szanuję to, że on może zrobić dużo rzeczy, czyli na przykład, może sobie usiąść na biurku, bo ja bym chciał go sobie, o kurczę, podsadzić w ten sposób i siedzi, jest fajny. jest troszeczkę jak taki mój mały ptaszek. Flup, odleć ptaszku, gdzieś się tutaj na, na półeczce postawię, będziesz siedział? Siedzi, ej, patrz, jak fajnie jest. Tutaj go sobie damy, siedzi, 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 dobra. Więc to jest wszystko, co ja wam chciałem jeszcze powiedzieć. Ostatnio byłem na Dniach Fantastyki i trafiłem tam na EcoStrasz. Tradycyjnie wam przypominam, EcoStrasz robi zajebistą robotę we Wrocławiu. Nie tylko we Wrocławiu, ale kurczę, wspierajcie, wspierajcie. Kupiłem takie skarpe Możecie zawsze, przynajmniej jak oni są na jakichś konwentach, oni mówią, że coś jest za 26 zł, możecie powiedzieć więcej, bo to po prostu idzie na wpłatę. To nie jest na zasadzie zakupu. Więc ja tak zawsze robię i wam bardzo polecam. Mam piękne skarpe I przy okazji chciałem wam pokazać sobie może jedno, bo przyszło dużo figurek. A wiem co wam pokażę, pokażę wam to idealne domknięcie. Przeszedł mi klucze Black Panther. Jak widzicie, on jest w tak zwanym kaście, czyli jest w. To nie do końca jest to samo co protektor, bo to jest dużo lepszej jakości, twarczy, plastik itd. i tak dalej. ja nie wiem co mam zrobić, bo wiecie, no ja otwieram wszystkie figurki. Tutaj mam i folię, i to i tak. Chciałem ja tam mam otworzyć i go wsadzić po prostu do pudełka bez pudełka. Co ja mam zrobić? No to jest dla mnie w tym momencie straszliwy dylemat, ponieważ to jest specjalna, special, specjalna edycja Black Pantherka, bardzo fajna do mojej kolekcji Black Pantherów, którą mam za sobą wyżej, której nie widzicie. I troszeczkę mnie to kłopocze, kłopota, kłopotuje. No nic, to zostawiam Wam, żebyście się przemyśleli. Przyszedł, jeszcze mi, Black... Przyszedł mi jeszcze Killmonger, ale to Wam pokażę kiedy indziej. Co sądzicie? Jak tam, spodobał się? Chyba dla tej, niektórzy powiedzą, że tylko dla tej koszulki warto to wziąć i ja to w pełni będę rozumiał, bo ja teraz nagrywam kolejny materiał za chwilę i będę go nagrywał specjalnie w tej koszulce, bo jest tak zajebista. Dobra, a wszystko wiemy, wszystko mamy. Piście, gdzie konkurs, jak konkurs i tak dalej, zbierają się te rzeczy. Ja muszę zrobić jakiś jeden wielki, ale może dajcie mi pomysł, jak zrobić konkurs, żeby milion osób o nim się dowiedziało i żeby, jak wyślę już wam tą nagrodę, to żeby ona była warta milion dolarów. Milion dolarów. Dobra. Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, widzimy się następnym razem tutaj, czyli na brodach z kosmosu. Na razie.